zobacz, jak go się w ogóle obwąchuje. Ło. Ej, wygląda to naprawdę przepięknie. Musimy tutaj tą dziewczynę z powrotem przetransportować do jej terrarium. Słuchajcie, mordeczki, no to zaczynamy. W tym momencie mamy tak naprawdę chyba jedną z najniebezpieczniejszych sytuacji, czyli wyciąganie wężyka jadowitego. Trochę się spiął. No, chodź, łobuzie, chodź. Nie do mnie. Trzymanie jadowitego węża na haku nie jest w żadnym wypadku tym samym zjawiskiem, co trzymanie węża dusiciela, czy nawet jakiejś zbożówki. Jak widzicie, on teraz troszeczkę podąża w stronę mojej ręki. Mam nadzieję, że to mu się nie spodoba. Trwożnica pospolita, bo taka jest nazwa gatunkowa, polska nazwa gatunkowa tej pięknej, nadrzewnej żmii. W ogóle możecie sobie tutaj zwrócić uwagę, jak wygląda. To jest dorosły samiec. Jest naprawdę przepiękny. Spokojnie możemy powiedzieć, że to jest samiec, ponieważ u tych węży występuje dymorfizm płciowy. Po pierwsze, jak widzicie, jest to rozmiar. Dorosłe samce potrafią dorosnąć do 70 cm przeważnie. W tym wypadku, o, widzicie, że jest mega czujny. Druga sprawa, która sprawia, że możemy bezbłędnie stwierdzić, że jest to samiec. I tak naprawdę jest to widoczne już od urodzenia, tak naprawdę, bo te żmije są jajożyworodne. To znaczy, że mama w swoim ciele inkubuje młodziaki i na świat przychodzą już prawie identyczne kopie mamusi albo tatusia. Dobra, wpuśćmy go do samicy, zobaczymy, jak się będą zachowywać. Muszę być cały czas uważny i powiem wam szczerze, że jestem naprawdę podekscytowany. Samica jest tutaj w terrarium. Zobaczymy, jaka będzie reakcja, a dla was zaraz zrobimy zbliżenia. Okej, zaczynają się zaloty. Wybrały sobie miejsce do siedzenia, niestety trochę ciemne, ale zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, jak ten samiec ją obwąchuje. Powiem wam szczerze, że nagrywanie takich zjawisk jest naprawdę prześwietne. Ociera się o nią, stymuluje, chce ją podkręcić. To jest taka ich gra wstępna. Obwąchuje, bada. Samica nie reaguje na niego żadną agresją. Choć ponoć zdarzają się takie sytuacje. Słuchajcie, jest to moja pierwsza taka akcja. Poważnie, pierwsza taka akcja w życiu, którą się z wami dzielę. Zaraz zobaczymy, czy dojdzie faktycznie do aktu kopulacji, do zbliżenia, bo to mnie naprawdę mega ciekawi. Kolejna niebezpieczna sprawa, jaka może wyjść tutaj, to jest później wyciąganie samca. Na takie rzeczy naprawdę trzeba uważać. Dochodzi tutaj do jakiejś akcji. Ogonki zlokalizowane. Zobaczcie, jak samiec tańczy. Czy samica mu się podda? O ja, o mordę, ale jesteście świadkami. Jaki jestem podjarany, to szok. Słuchajcie, czy tam dojdzie faktycznie do aktu zbliżenia? Naprawdę to jest obłęd obserwować te zwierzaki w takich uściskach miłości. Rewelacja. Czy samica mu się podda? Zobaczcie w ogóle na te sploty. Samiec tam naprawdę bardzo ciężko pracuje. Nie tracił w ogóle czasu. Ogonek pracuje. Pilnuje samicy. One są przecudowne.
Naprawdę. Świetnie to wszystko wygląda. Naprawdę świetnie. Czyżby samica chciała uciec? Nie. Zobaczymy. Mistrzostwo świata. Zobaczcie. Zobaczcie, jak tam to działa. O ja, nie dość, że muszę patrzeć w ogóle tutaj w kamerę, to jeszcze muszę obserwować, czy nic nie wyłazi. O jest, mamy to. Mamy to, zobaczmy. Uda nam się złapać to na kamerze? A uchwyt miłości. Jest, te kolory są obłędne. Poważnie, naprawdę jestem mega podjarany. Mega podjarany, czy nam się to uda uwiecznić? Pierwsze zbliżenie węży jadowitych w Wildlife złapane na kamerze. O, no, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. I jeszcze potrzebujemy chwili. W ogóle siedzę teraz, patrzę, gadam do was i chyba byłbym słabym lektorem w filmach dla dorosłych. Ale naprawdę jestem podekscytowany tą sytuacją. Zobaczcie, jak te ogony tańczą. To jest naprawdę przeobłędne. Zobaczmy, jak one się tutaj zachowują. Okej, okay, samica trochę zaciekawiona. Obserwuje. Najedzona. To jest podstawa. Zobaczmy, czy tam dojdzie do tego zbliżenia. Ogonki się kręcą. Ale nie ucieka mu jakoś bardzo, chociaż jeszcze nie widzę, żeby tam faktycznie doszło do kopulacji, do zbliżenia, ale zobaczymy, zobaczymy. Ja cię kręcę poważnie. Ej, to jest niesamowite. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite. No, mały brzdącu, tutaj wszyscy trzymamy za ciebie kciuki, poważnie. Dajesz radę, dajesz, 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 tak jest. Czyżbyśmy to mieli? O ja, ale ujęcie. Ja cię kręcę, to jest naprawdę jakiś obłęd. Jezu, to oko jest niesamowite. Naprawdę. Zobaczcie w ogóle, samica. Wielka głowa. One potrafią osiągnąć 1,20 m długości. To jest naprawdę bardzo spory wąż nadrzewny. Kiedyś ten gatunek był naprawdę bardzo popularny w prywatnych hodowlach. Było go wszędzie dużo, ale chyba przez ten nadmiar popularności w pewnym momencie doszło do tak jakby załamania i ludzie zaczęli z niego rezygnować, choć nie wiem dlaczego, bo jest naprawdę piękny. O! Kolego, czy ty aby nie piłeś przed tą randeczką? Wracaj tutaj do dziewuszki, wracaj, wracaj, wracaj. Ach, jestem mega ciekawy, jak to wyjdzie. O! Z takim efektem się nie spotkałem. No i właśnie teraz się zastanawiam, czy aby przypadkiem przez takie odruchy, które mają chyba na celu odstraszenie potencjalnego zagrożenia, potencjalnego przeciwnika, a może nawet niechcianego w tym momencie samca, czy to właśnie przez to te węże nie mają przydomka grzechotników bananowych. Kilka podstawowych informacji, jakie musicie wiedzieć na temat tych węży, to to, że zamieszkują one Azję, a głównie to Indię, Tajlandię, Wietnam, Laos, Chiny, Indonezję. Jest to naprawdę bardzo rozpowszechniony gatunek. Jest jednym z chyba z niewielu gatunków węży, które na dzień dzisiejszy nie są zagrożone wyginięciem. Jeden z niewielu gatunków, który naprawdę odnalazł się przy tym całym zniszczeniu środowiska, jakiego dopuszcza się człowiek. Młode pytony zaraz po wykluciu, czy boasy zaraz po urodzeniu pobierają w zasadzie takie samo jedzenie, jak robią to ich rodzice. Oczywiście w dużo mniejszym wydaniu. Ale u tych węży jadowitych, u tych pięknych żmij nadrzewnych, młodziaki żywią się głównie płazami i gadami. Dopiero jako starsze osobniki przerzucają się na ptaki i małe ssaki. Jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa sprawa. O, zobaczcie, jak go się w ogóle obwąchuje. Wow.
Wygląda to naprawdę przepięknie. Przepięknie. Idzie za nią, śledzi, ona zmienia miejsce, lokalizację swoją. A kto tu nas obczaja? Skupiłem się na nagrywaniu i nawet nie skumałem, że dziewczyna pojawiła się tak blisko nas. No nieźle, nieźle. Powiem wam szczerze, że bardzo ważna sprawa, naprawdę bardzo ważna sprawa. Pomimo tego, że węże te nie dysponują jakimś mocnym jadem, mimo wszystko ukąszenia są naprawdę bardzo bolesne. Poważnie bardzo bolesne. Czy nam się uda? Trzymamy za ciebie kciuki, chłopaku. Trzymamy. Spada ogonek. Spada. Jesteśmy blisko. Jestem ciekawy, czy dojdzie. Faktycznie. Ale akcja w ogóle. Gość się zawiesił. Troszkę się zdenerwował. Słuchajcie, musimy tutaj nabrać dystansu. Delikatnie. Z tego amoku. Ale zobaczcie w ogóle, jak się jej trzyma. Kurczowo. Nelsonik założony, samica ci nigdzie nie ucieknie. Złapał się ogona jak gałęź. W ogóle co tu się dzieje? Naprawdę, jeszcze dodatkowo nie mogę się zbliżyć z aparatem zbyt blisko. O! I spadł samiec. Jestem ciekawy, jak mu zaraz pójdzie. Tutaj nam się dziewczynka pokazała zaraz przy wyjściu z terrarium. I teraz bardzo ważna sprawa. Naprawdę bardzo ważna sprawa. To, że pomimo tego, że ten jad nie jest silny, tak jak mówiłem wcześniej, mimo wszystko ukąszenia potrafią być bardzo bolące. Wprawdzie śmiertelnych przypadków jest naprawdę niewiele, w ogóle jeżeli jakiekolwiek są, jest naprawdę niewiele, ale mimo wszystko naprawdę ostatnią rzeczą, jaka jest przy obsłudze tego typu węży, przy nagrywaniu filmów, to jest jakaś tam brawura. Poważnie, nie mam zamiaru być ukąszony, nie chcę. To, że podobają mi się te zwierzaki, to nie znaczy, że muszę je zaraz handlingować. Możemy je spokojnie obsługiwać za pomocą haków ofiologicznych i wielu podobnych przyrządów. Słuchajcie, moi kochani, wprawdzie nie doszło do kopulacji i niestety nie mamy tutaj jeszcze pewnych sytuacji, ale pewne obowiązki muszą być zrobione. I tak jak w tym wypadku, ta trwożnica leci do pojemnika. Zawsze, jeżeli chodzi do jakichkolwiek manewrów w terrarium, zawsze węża jadowitego wyciągamy. Tak jak w tym wypadku, czego nie widzicie, musimy tutaj tą dziewczynę z powrotem przetransportować do jej terrarium. Nie ma inaczej. Wlatuje tutaj z powrotem. Wskakuj sobie na gałązkę. Wygrzej się. Miseczka wymieniona. Woda czysta. Terrarium zroszone. My jesteśmy bezpieczni. A dokładniej. Teraz jesteśmy bezpieczni. Słuchajcie, mordeczki, i na koniec, bez żadnej zbędnej brawury, pokazując wam naprawdę śliczne i majestatyczne węże, przyjrzyjcie się jeszcze tej dziewczynie. Kurde, ona jest naprawdę niesamowita. W ogóle, jeżeli widzisz tego węża i on ci się podoba i podoba ci się kontencik związany z tym tematem, zdecydowanie dawaj łapę w górę i suba, żeby być na bieżąco. Nie mogę się doczekać dalszych odcinków z tego typu zwierzakami, bo poważnie marzenia mogą się spełniać i w tym wypadku się spełniają. Dobra, nie męczymy jej, ona wraca do swojego terrarium. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już za tydzień. Oczywiście w międzyczasie wlecą jeszcze jakieś shortsy. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Hej!